cześć, nazywam się Szymon. Przyjechałem z Gdańska. Grałem sobie kostką tak wiele, wiele lat i bardzo temu odkryłem, że można palce dodać. I właśnie wykonam dla was teraz utwór, który sam. I w tamtym roku właśnie, przepraszam mamę i tatę, ale zostawiłem swoje studia. Zacząłem się zajmować muzyką w miarę poważnie. A to zaraz wyjdzie, czy to poważnie, czy nie. Utwór, który zagram, będzie takim trochę powerem. Nazywa się Titanium.
naprawdę fantastyczne kompozycje, 17 fantastycznych gitarzystów, duet, gitarzystka. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Wojciech Frąckowiak. Prosimy o wręczanie nagród pana burmistrza Ludwika Rakowskiego. Proszę, żebyś został na scenie, dobrze? Ja przejdę do przodu troszkę. Drugie wyróżnienie przypadnie osobie, która non-stop się uśmiecha. Michał Sieniawski. Zobaczcie, jaka ciężka już gitara wieczorem się zrobiła. Brawa dla wyróżnienia gitarzysty. Zobaczcie, nawet jak się na nich patrzy, to widać, że oni się lubią. I właśnie o to nam z Piotrem chodziło, żeby nie było rywalizacji, żeby po prostu to była fajna, dobra zabawa. Szanowni Państwo, trzecie miejsce. Kuba Jurczak. Gratulacje. Druga nagroda idzie w ręce Szymona Białka. Pierwsza nagroda. Z osobą, która wygrała pierwszą nagrodę, spotykaliśmy się już w pewnych miejscach w Polsce. I tym bardziej jestem wzruszony i zaskoczony, że to w jej ręce idzie pierwsza nagroda. Piotrek Zajdek! Szanowni Państwo, Piotr, wielkie gratulacje. Gram gdzieś od 12 roku życia, to będzie 26 lat gdzieś. Dużo grałem na elektryku też. Grywałem w takich dosyć powiedzmy odległych stylach od fingerstylu, jak punk, czy taki dosyć mocna odmiana jakiejś tam rockowej muzyki. No ale to też jakoś się przekładało na mój sposób życia. To nie było jakby... Teraz jak mam taki dystans do tego, mogę mieć, to było doświadczenie, które mi dało pewną taki pancerz trochę, że nie dotyka mnie za dużo. Generalnie no nie chciałbym brzydko mówić, nie? Że krytyka jest, jeżeli jest konstruktywna, to gdzieś tam przemielę ją. Gdzieś tam, jeżeli nie ma podstaw, to,
to się tym nie przejmuje. No, tylko ten stres jakby został gdzieś ten, pod tym pancerzem, jest taki mały chłopiec.